Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie to obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu dzisiejszym wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności artykułu 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeka. Artykuł 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan profesor Leon Kieres. Dziękuję. Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku z 24 czerwca 2013 roku złożonym w trybie artykułu 191 ust. 1 punkt 1 Konstytucji zakwestionował konstytucyjność artykułu 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy zostały zamieszczone w ustawie zmieniającej, która znowelizowała ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, między innymi w części dotyczącej przesłanek nabycia świadczenia pielęgnacyjnego. Regulowały one zatem wpływ ustawy zmieniającej na stosunki prawne powstałe i ukształtowane pod rządami dotychczas obowiązującej ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ich problematyka, tak jak tu już dzisiaj rozmawialiśmy, odnosiła się do kwestii intertemporalnych. Co też dzisiaj bezspornie ustalono, celem wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich była regulacja intertemporalna zawarta w ustawie zmieniającej. Tutaj notabene w dniu orzekania przez Trybunał jej treść została już, mówiąc kolokwialnie, skonsumowana, a okres przejściowy zaplanowany na jej podstawie minął, bo wniosek Rzecznika Praw wpłynął do Trybunału 25 czerwca 2013 roku, a wygaszenie decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne nastąpiło po upływie 30 czerwca 2013 roku. W związku z tym celem tego wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich nie były przepisy prawa materialnego ustawy o świadczeniach rodzinnych, które określają przesłanki nabycia świadczenia pielęgnacyjnego, a zmodyfikowane przez artykuł 1 punkt 4 i 5 ustawy zmieniającej. I to spostrzeżenie zdaniem Trybunału ma znaczenie dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, w tej sprawie Trybunał nie wypowiadał się o zgodności z Konstytucją elementów mechanizmu prawnego przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych na przyszłość, a mechanizmu ustanowionego ustawą zmieniającą. Trybunał więc nie odnosił się do poprawności nowych, bardziej restrykcyjnych w porównaniu ze stanem dotychczasowym kryteriów uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ta problematyka jest niewątpliwie powiązana merytorycznie z regulacją przepisów przejściowych ustawy zmieniającej. Niemniej właśnie ze względu na reguły rządzące kontrolą konstytucyjności prawa, w tym ze względu na zasadę skargowości, nie mogła być przedmiotem badania w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich. I po drugie, już w tym miejscu trzeba podkreślić, że kontrola przepisów intertemporalnych, kiedy przewidziane w nich czynności zostały zrealizowane, a nie materialno-prawnej podstawy odmowy przyznania nowych świadczeń, w zasadniczy sposób wpływa na potencjalne skutki wyroku Trybunału, o czym będę jeszcze mówił dalej. Ustawa zmieniająca została uchwalona z przedłożenia rządowego. Jej deklarowane w materiałach z prac ustawodawczych ratio legis odwoływało się do potrzeby racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego przez dostosowanie rozwiązań systemowych do, cytuję, potrzeb społecznych związanych z polityką rodzinną i możliwości finansowych państwa.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, znowu cytuję, od 1 stycznia 2010 roku liczba osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne gwałtownie rośnie z uwagi na zniesienie kryterium dochodowego warunkującego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W 2011 roku liczba osób uprawnionych zwiększyła się o 100%. Wśród grupy świadczeniobiorców, którzy uzyskali prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po 2010 roku w wyniku rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w połączeniu ze zniesieniem kryterium dochodowego aż 83% stanowią osoby inne niż rodzice dzieci niepełnosprawnych pobierające świadczenie pielęgnacyjne. W tym znaczną część stanowią osoby nadużywające pomocy finansowej ze strony państwa. Też jak znajdujemy w uzasadnieniu, zauważalna jest również postępująca tendencja do wyszukiwania przez osoby nieaktywne zawodowo osób niepełnosprawnych w swoich rodzinach jedynie w celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego bez faktycznego sprawowania opieki nad taką osobą. Konieczne jest więc inne określenie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, aby środki z budżetu państwa były kierowane do adresatów rzeczywiście sprawujących opiekę nad bliskimi osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi takiego wsparcia. W projekcie pisze się również, jest napisane, projekt zakłada rozróżnienie podmiotowe grupy osób, na które będzie pobierane świadczenie pielęgnacyjne, a nie jak do tej pory planowano grup osób, które świadczenie to będą pobierać. Możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie osobom, które sprawują opiekę nad osobą, której niepełnosprawność powstała odpowiednio do 18 lub 25 roku życia. Koniec cytatu. Korekta zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2013 roku dokonana ustawą zmieniającą polegała przede wszystkim na modyfikacji przesłanek nabycia świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzeniu do katalogu świadczeń opiekuńczych nowego środka pomocowego, jakim był specjalny zasiłek opiekuńczy. W realiach tej sprawy znaczenie mają różnice między dotychczasowym stanem prawnym a zmianami wprowadzonymi ustawą zmieniającą. Nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 stycznia 2013 roku zostało obwarowane przez ustawodawcę szeregiem dodatkowych warunków. Po pierwsze, świadczenie pielęgnacyjne zostało uzależnione od tego, w jakim wieku osoba wymagająca opieki została dotknięta niepełnosprawnością. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego inaczej niż w poprzednim stanie prawnym nie przysługiwało już osobom niepełnosprawnym wymagającym opieki w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nie 18 lub, jeśli niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, 25 roku życia. Ustawodawca podzielił osoby niepełnosprawne wymagające opieki na dwie kategorie według kryterium momentu powstania ich niepełnosprawności. I tylko do jednej z nich skierował środek pomocowy w postaci świadczenia pielęgnacyjnego. Po drugie, specjalny zasiłek opiekuńczy, który miał przysługiwać stosownie do deklaracji zawartych w materiałach z prac legislacyjnych, jako swego rodzaju dopełnienie pomocy rodzinie w związku z modyfikacją dotychczasowych przesłanek prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wprawdzie nie uzależniał pomocy od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, został skierowany również, mówiąc w uproszczeniu, do osób dorosłych, ale wymagał spełnienia kryterium dochodowego. W rezultacie z tego zasiłku opiekuńczego, mogła skorzystać tylko część osób opiekujących się bliskimi ze względu na ich niepełnosprawność. Po trzecie, inną przesłanką warunkującą nabycie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego była, cytuję, rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, koniec cytatu, w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym bliskim. Trzeba zwrócić uwagę, że do nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego było i jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania takiej opieki. Ze względu na krótki okres obowiązywania ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu ustalonym przez ustawę zmieniającą, nie można jeszcze bezspornie stwierdzić, w jakim kierunku rozwinie się praktyka stosowania artykułu 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Niemniej dopuszczalna jest również wykładnia przesłanek nabycia specjalnego zasiłku opiekuńczego
wykluczająca możliwość ubiegania się o nie przez osoby, które dotąd pobierały świadczenie pielęgnacyjne na zasadach sprzed wejścia w życie ustawy zmieniającej, a następnie utraciły to prawo w związku z wygaszeniem decyzji administracyjnych na mocy artykułu 11 ust. 3 ustawy zmieniającej. Osoby te denomine nie będą bowiem ubiegały się o specjalny zasiłek opiekuńczy z pozycji rezygnujących z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, gdyż w okresie pobierania zasiłku pielęgnacyjnego nie pracowały. W jeszcze mniej korzystnej sytuacji są ci spośród dotychczasowych beneficjentów świadczenia pielęgnacyjnego, którzy w ogóle nie podejmowali zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a więc nie mogą z nich zrezygnować. Problem konstytucyjny przedstawiony przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy osób, którym w nowym stanie prawnym nie przysługuje ani świadczenie pielęgnacyjne, ani specjalny zasiłek opiekuńczy, mimo że przed 1 stycznia 2013 roku przysługiwało im prawo do świadczenia pielęgnacyjnego stwierdzone w ostatecznej decyzji administracyjnej. Trzeba podkreślić, że utrata praw nabytych nastąpiła teoretycznie u wszystkich osób, które przed wejściem w życie ustawy zmieniającej legitymowały się ostateczną decyzją administracyjną przyznającą świadczenie pielęgnacyjne. Mechanizm prawa przejściowego przyjęty w artykule 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej zakładał bowiem, że decyzje wygasną z mocy prawa niejako automatycznie, niezależnie od okoliczności faktycznych i prawnych, w jakich znajdowali się dotychczasowi świadczeniobiorcy. Ustawodawca tylko o 6 miesięcy przedłużył dalsze stosowanie starego prawa, kształtując w ten sposób okres na dostosowanie się do nowych regulacji. Nie przewidział natomiast, bez wątpienia intencjonalnie, żadnego mechanizmu konwersji praw nabytych w przyszłości czy jakiejś innej formy ich kontynuacji. Dlatego, o ile część osób z powodzeniem uzyskała ekwiwalent utraconego świadczenia pielęgnacyjnego, aplikując o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach lub aplikując o specjalny zasiłek opiekuńczy, o tyle część z nich, co wynikało już z samej konstrukcji prawnej zakresów stosowania znowelizowanych przepisów, została de facto wyłączona z systemu pomocowego przewidzianego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W wypadku tych osób zagadnienia praw nabytych oraz zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa rysują się w zupełnie innym kontekście. Bezsporne jest przy tym, że problem konstytucyjny zarysowany w taki właśnie sposób miał swe źródło właśnie w treści norm intertemporalnych zakwestionowanych przez wnioskodawcę. Formalne wygaszenie decyzji administracyjnych ex lege nastąpiło na podstawie artykułu 11 ust. 3 ustawy zmieniającej. Ustanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego było zaś konsekwencją artykułu 11 ust. 1 ustawy zmieniającej, na mocy którego to prawo zostało zachowane tylko przez określony czas, bez wyjątku do 30 czerwca 2013 roku. Zasadniczym celem świadczenia pielęgnacyjnego było częściowe pokrycie wydatków ponoszonych przez rodzinę w związku z koniecznością zapewnienia opieki i pielęgnacji niepełnosprawnemu dziecku lub niepełnosprawnej osobie dorosłej. W swej istocie miało ono więc charakter kompensacyjny. Zapewniało pomoc ze strony państwa dla osoby zdolnej do pracy, lecz z jej własnego wyboru niezatrudnionej i niewykonującej innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym bliskim. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że obowiązująca przed wejściem w życie ustawy zmieniającej regulacja w powiązaniu ze świadczeniem w postaci opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne tworzyła dla opiekunów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w wypadku świadczenia na czas nieokreślony, stabilne warunki sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, bez obawy, że nie podejmując czy też rezygnując z pracy zawodowej będą pozbawione świadczeń pomocowych, a po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będą mogły korzystać z zabezpieczenia społecznego. Opieka nad osobą niepełnosprawną i w konsekwencji rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miała więc charakter decyzji życiowej o wieloletnich skutkach, która zwykle jest podejmowana w oparciu o założenie stabilności i ciągłości systemu prawnego.
Założenie to wynikało nie tylko z subiektywnego odczucia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dotychczasowa aktywność legislacyjna ustawodawcy, szczególnie likwidacja kryterium dochodowego w 2010 roku, mogła tworzyć zasadne przekonanie, że nie dostrzega on dysfunkcjonalnych dla finansów publicznych skutków poszerzania kręgu podmiotów uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i że ten kierunek prawodawczy jest świadomą strategią wynikającą z długofalowej polityki stanowienia prawa. Trybunał Konstytucyjny potwierdził dotychczasowe stanowisko, że ustawodawca ma co do zasady szeroki margines swobody regulacyjnej w stanowieniu unormowań dotyczących polityki gospodarczej i społecznej, w tym określania rodzajów poszczególnych świadczeń oraz przesłanek ich przyznawania. Na ustawodawcy ciąży także powinność przyjęcia rozwiązań optymalnych z punktu widzenia potrzeb obywateli, korzystnych dla nich w możliwie wysokim stopniu. Reguła ta intensyfikuje się w wypadku instytucji pomocy społecznej, które inaczej niż świadczenia o charakterze ubezpieczeniowym nie są oparte na zasadzie wzajemności, lecz stanowią formę redystrybucji dochodu narodowego za pośrednictwem budżetu państwa. Taki właśnie charakter ma świadczenie pielęgnacyjne. Dokonując wyboru określonego systemu tak zwanej osłony socjalnej, ustawodawca realizuje dyrektywy konkretnej polityki społecznej, za której efekty ponosi ostatecznie odpowiedzialność polityczną przed wyborcami. Możliwości jego decyzji są przy tym, co oczywiste, limitowane zasobnością budżetu, strukturą wydatków oraz rozkładem priorytetów w realizacji celów społeczno-gospodarczych. Z perspektywy kognicji Sądu Konstytucyjnego pierwszoplanowe znaczenie ma jednak to, że granice swobody regulacyjnej determinują przede wszystkim normy konstytucyjne, które wyznaczają ustawodawcy nieprzekraczalne ramy rozstrzygnięć merytorycznych. Trzeba ponadto zastrzec, że Trybunał Konstytucyjny nie jest powołany do kontrolowania celowości i trafności rozwiązań przyjmowanych przez ustawodawcę. Punktem wyjścia jego orzeczeń jest zawsze założenie racjonalnego działania ustawodawcy i domniemanie zgodności ustaw z konstytucją. Jeżeli jednak konstytucja nakłada na ustawodawcę obowiązek stanowienia prawa zgodnego z wymaganiami właściwymi demokratycznemu państwu prawnego, a więc zasadą praw nabytych i lojalności państwa względem obywatela, to zarazem nakazuje mu interweniować w tych wszystkich sytuacjach, gdy ustawodawca przekroczył zakres swobody regulacyjnej w sposób na tyle drastyczny, że naruszenie wspomnianych klauzul konstytucyjnych stało się ewidentne. Trybunał Konstytucyjny nie mógł pominąć w swych rozważaniach tego, że świadczenia pielęgnacyjne de legata są sposobem realizacji obowiązków ustawodawcy, który zgodnie z artykułem 68 ust. 3, artykułem 69 i artykułem 71 ust. 1 Konstytucji ma zapewniać szczególną opiekę i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz rodzinie w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Problematyka ta dotyczy osób o relatywnie słabych zdolnościach adaptacyjnych do nowych warunków społecznych. Konstytucyjne pojęcie pomocy należy wykładać szeroko, także jako taką formę finansowego wsparcia ze strony państwa, która pozwala na przejęcie opieki nad osobą niepełnosprawną osobiście przez osobę jej bliską. Ustawodawca może oczywiście przewidzieć różne modele świadczeń opiekuńczych. Trybunał Konstytucyjny nie kwestionuje tego uprawnienia. Nie ma jednak także przeszkód, aby kontroli Trybunału zostały poddane te rozwiązania prawne, które zostały już przyjęte i obowiązują, a co za tym idzie, można wobec nich sformułować konkretne uwagi konstytucyjne. Ocena dopuszczalności wyjątków od zasady ochrony praw nabytych wymaga rozważenia, czy oczekiwanie jednostki, że prawa podmiotowe przyznane przez państwo będą realizowane w sposób trwały, było usprawiedliwione. Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, że w okolicznościach tej sprawy doszło do naruszenia praw słusznie nabytych oraz zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa w odniesieniu do tej grupy osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej,
a które to osoby jednocześnie nie spełniły przesłanek nabycia świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Po pierwsze, deklarowana przez ustawodawcę konieczność racjonalizowania systemu świadczeń opiekuńczych w celu wyeliminowania nadużyć sama w sobie nie uzasadnia znoszenia praw słusznie nabytych. Doskonalenie mechanizmów administracyjnych jest oczywiście ze wszechmiar pożądane. Powinno być stałą troską władz publicznych i z tej perspektywy, jako ratio legis przyjętych regulacji, jest także niekontrowersyjne. Przedsięwzięcie racjonalizujące nie może jednak abstrahować od zastanych stosunków prawnych, zwłaszcza gdy mają charakter chronionych konstytucyjnie praw podmiotowych. Ponadto władze publiczne powinny w pierwszej kolejności stosować środki prawne o mniejszej intensywności, posługując się przede wszystkim ogólnymi instrumentami weryfikacji stanu faktycznego świadczeniobiorców w celu eliminowania nieprawidłowości. Po drugie, rzeczywiste skutki ustawy zmieniającej daleko wykraczały poza jej ratio legis deklarowane przez ustawodawcę. Kryteriów wieku powstania niepełnosprawności i dochodu rodzin w przeliczeniu na osobę nie można traktować jako środka prawnego mającego na celu weryfikację przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych, chyba że w bardzo dalekim, pośrednim sensie, ale raczej jako instrumenty kreujące nowy model świadczeń opiekuńczych, poza którym ex lege została pozostawiona znaczna grupa dotychczasowych świadczeniobiorców. Po trzecie, nie znalazły uznania Trybunału te argumenty podnoszone zwłaszcza przez ministra pracy i polityki społecznej w piśmie z 30 sierpnia 2013 roku, że cytuję, przy rozpatrywaniu zasadności wprowadzonych rozwiązań nie można abstrahować od całokształtu systemu wsparcia socjalnego w Polsce, kształtowanego przez organy ustawodawcze i wykonawcze. Funkcjonujące rozwiązania są ze sobą wzajemnie powiązane i realizują jako całość koncepcję wsparcia określonej grupy osób, jaką są między innymi osoby niepełnosprawne. Koniec cytatu. Jako przykład takiego wsparcia minister wskazał możliwość ubiegania się o mające formę pieniężną lub niepieniężną świadczenia z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego możliwość uzyskania pomocy na tej podstawie jest zupełnie odrębnym zagadnieniem. Pomoc ta nie rekompensuje dostatecznie utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W tym sensie jej istnienie ani nie osłabia, ani nie znosi oceny konstytucyjnej zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów. Po czwarte, istotne znaczenie dla oceny zgodności z Konstytucją artykułu 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej ma konstrukcja okresu przejściowego przewidzianego w ustawie zmieniającej. Unormowanie to, rozgraniczając dotychczasową i nowo obowiązującą regulację, powinno stwarzać właściwe warunki przystosowania się do zmienionych okoliczności prawnych dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych. Wypełniając ten postulat, ustawodawca ustanowił 6-miesięczny okres przejściowy, w którym osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego nadal mogły pobierać je na dotychczasowych zasadach. Po tym okresie decyzje administracyjne przyznające te świadczenia wygasały oraz wprowadził obowiązek poinformowania w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na starych zasadach o przyszłym wygaszeniu ich prawa oraz o zasadach ubiegania się o nowe świadczenia opiekuńcze, co wynika z artykułu 11 ust. 4 ustawy zmieniającej. Należy dodać, że ustawa zmieniająca została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2012 roku, a w życie weszła 1 stycznia 2013 roku. Sposób ukształtowania okresu przejściowego powinien w tym wypadku uwzględniać złożoność sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych. Chodzi nie tylko o faktyczny stan rynku pracy i rzeczywiste możliwości zatrudnienia przez osoby pobierające do tej pory świadczenie pielęgnacyjne, których zdolność zarobkowania przez lata opieki nad niepełnosprawnym bliskim mogła ulec obniżeniu. Osoby te nie wykonywały w tym czasie zawodu ani nie podejmowały innych zajęć zarobkowych. W warunkach wysokiego bezrobocia problem ten dotyczy bowiem wielu osób, nie tylko tych, które muszą wrócić na rynek pracy wskutek wejścia w życie ustawy zmieniającej. Istotniejsze jest to, że okres przejściowy powinien uwzględniać również sytuację samych niepełnosprawnych, nad którymi opieka była roztaczana.
Osoby te muszą bowiem w tym okresie przystosować się do nowych okoliczności, w szczególności odtworzyć system opieki, bez którego ich funkcjonowanie będzie utrudnione. W sposób kwalifikowany odnosi się to do osób, które mają ograniczoną możliwość do samodzielnej egzystencji. Słabe zdolności adaptacyjne osób niepełnosprawnych, których można traktować jako pośrednich beneficjentów świadczenia pielęgnacyjnego, wymagały adekwatnego okresu wdrożenia ustawy zmieniającej. Po piąte, ustawodawca, wprowadzając zakwestionowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy, zdecydował się na wygaszenie wszystkich decyzji administracyjnych przyznających świadczenia pielęgnacyjne, niezależnie od tego, czy miało to uzasadnienie w sytuacji faktycznej poszczególnych świadczeniobiorców. Trwałość stanu ukształtowanego ostateczną decyzją administracyjną jako element zasady lojalności państwa wobec obywatela oraz ochrony praw nabytych nie ma charakteru absolutnego. W imię wartości doniosłych konstytucyjnie ustawodawca może wyjątkowo odstąpić od zasady stabilności decyzji administracyjnych, modyfikując je na niekorzyść jednostki, a nawet wygasić wynikające z nich prawa podmiotowe. Warunkiem koniecznym takiego zabiegu jest jednak działanie w celu urzeczywistnienia jakiejś normy konstytucyjnej w sposób niearbitralny oraz zagwarantowanie mechanizmów ochronnych dla podmiotów, których sytuacja uległa pogorszeniu. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie przekonuje teza, że dopiero wygaszenie wszystkich decyzji administracyjnych i poddanie wymogom nowej regulacji podmiotów posiadających dotychczas uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego pozwoliło na ograniczenie kręgu osób, które nie sprawują faktycznie opieki nad osobą niepełnosprawną, a zarazem korzystają ze świadczeń, przez co nadużywają środków publicznych. Trudności w ustaleniu rzeczywistego sprawowania opieki i pielęgnowania osoby niepełnosprawnej nie mogą być wystarczającą przesłanką odstąpienia od konstytucyjnych zasad ochrony praw nabytych i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Na ustawodawcy spoczywa obowiązek takiego ukształtowania przepisów, aby nie sprzyjały one nadużyciom. Stosowanie rozwiązań, których zasadniczy walor polega na tym, że są względnie łatwe w użyciu, choć przerzucają ciężar wdrożenia ustawy na obywatela, nie może być akceptowane w demokratycznym państwie prawnym. Po szóste, niezależnie od powyższych ustaleń, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zaskarżone przepisy nie zabezpieczyły w należyty sposób interesów osób, które w związku z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne i tym samym naruszyła ich bezpieczeństwo prawne, a w sposób pośredni również bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych przez odebranie wsparcia dla osób opiekujących się nimi. Trybunał Konstytucyjny podzielił pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich, że pułapka prawna polega w tej sprawie na tym, że obywatel, opierając się na ustanowionych przez ustawodawcę przesłankach uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego i działając w zaufaniu do stabilności przepisów prawa, dokonał istotnych wyborów życiowych, nie podejmując lub rezygnując z zatrudnienia, a następnie w rezultacie wygaśnięcia z mocy prawa decyzji uprawniającej do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie niespełniania nowych warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego czy choćby specjalnego zasiłku opiekuńczego, utracił prawo do pobierania świadczenia i nie jest w stanie ze względu na wcześniejszą rezygnację i trudną sytuację na rynku pracy uzyskać ponownie zatrudnienia. Jak wynika z artykułu 11 ust. 3 ustawy zmieniającej, decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach wygasły 1 lipca 2013 roku z mocy prawa. W obowiązujących przepisach nie została przewidziana żadna procedura ani wskazany organ władzy publicznej właściwy do orzekania w kwestii ewentualnego przywrócenia prawa do świadczenia. Jest to o tyle naturalne, że skutki artykułu 11 ust. 3 ustawy zmieniającej nastąpiły ex lege i nie były uzależnione od wydania aktów stosowania prawa czy przeprowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach świadczeniobiorców. Zrealizowanie wyroku Trybunału, który zakwestionował artykuł 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej, będzie wymagało zmiany prawa. Sam wyrok Trybunału nie tworzy ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013 roku, ani nie daje podstaw do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, który przewiduje obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych. Wynika to z tego, że zgodnie z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich wyrok Trybunału dotyczył norm prawa intertemporalnego,
które w dodatku zmaterializowały się już w dniu orzekania przez Sąd Konstytucyjny, a nie przepisów, które określały nowe przesłanki nabycia świadczeń. Na konsekwencje tej okoliczności Trybunał wcześniej, już w tych motywach ustnych uzasadnienia przedstawiłem właśnie tego uzasadnienia. Podsumowując, przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją wymaga interwencji ustawodawcy, który powinien wprowadzić stosowne korekty, na przykład do ustawy o świadczeniach rodzinnych w celu wyeliminowania niezgodności mającej źródło w artykule 11 ustęp 1 i 3 ustawy zmieniającej. Wraz z upływem czasu ta niezgodność będzie powodowała narastanie negatywnych następstw dla osób pozbawionych świadczeń pielęgnacyjnych, co powinno skłaniać podmioty dysponujące prawem inicjatywy ustawodawczej do podjęcia prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki. Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji. Dziękuję, panie sędzio. Dzisiejszy wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania na piśmie w terminie i w sposób prawem przewidzianym. Na tym zamykam posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w dniu dzisiejszym. Dziękuję.